Proszę o zajmowanie miejsc. Rozpoczynamy obrady. Przechodzimy do punktu 12. Projekt uchwały w sprawie budżetu gminy Kłobuck na rok 2016. Pani skarbnik, proszę. W związku z tym, że nie została uchylona uchwała dotycząca uprawnień jednostek pomocniczych gminy w ramach budżetu oraz został zmieniony zakres programu dotyczącego aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zgłaszam autopoprawki do projektu uchwały. One są dość istotne, bo zarówno dotyczą kwot globalnych, jak i szczegółów. Jeśli chodzi o tą pierwszą sprawę, to zgłaszam autopoprawkę paragrafu 8. W paragrafie 8 skreśla się ustęp 2. Ustęp 1 otrzymuje oznaczenie bez ustępu. Odwrotnie, przepraszam. Skreśla się ustęp 1, natomiast ustęp 2 otrzymuje oznaczenie bezustępowe. Przy czym ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach budżetu w wysokości 183 206 zł. Otrzymaliście Państwo dzisiaj załącznik numer 6a, limity jednostek pomocniczych gminy według wyliczenia, tak jak w pierwotnej starej uchwale, gdzie nie było zaokrąglenia kwot do 100 zł. To jest jedna autopoprawka dotycząca tego problemu, a druga autopoprawka dotyczy tego, że te plany limitów środków finansowych będą oznaczone jako załącznik numer 6a w wersji, którą Państwo otrzymali dzisiaj, czyli co do wersji złotówkowej 183 206 zł, a dotychczasowy załącznik numer 7b otrzymuje oznaczenie 6b. Teraz jeśli chodzi o autopoprawki dotyczące programu w zakresie aktywnej integracji, wiąże się to z tym, że zarówno kwoty globalne dochodów, jak i wydatków budżetowych się zmienią, w związku z tym szybciutko autopoprawki. Dochody budżetowe ogółem po autopoprawce 60 348 454,84 zł, czyli zwiększenie dochodów ogółem o 57 040. W tym dochody bieżące też o taką samą kwotę, czyli wynikowo 56 959 064 grosze. Jeśli chodzi o wydatki budżetowe, z uwagi na złożenie autopoprawki wewnętrznej jeszcze w planie wydatków budżetu, te wydatki zwiększają się o taką samą kwotę. Chodzi tutaj o to, żeby już nie łamać deficytu czy nadwyżki budżetowej, jeśli chodzi o kwotę i załącznik. Czyli wydatki budżetowe 60 260 342,83 zł, w tym wydatki bieżące 52 472 882,83 zł, czyli też tak samo, taką samą kwotę 57 040 zł. Jeśli chodzi o autopoprawkę dotyczącą już wynikowo, w załączniku numer 1 zwiększa się plan dochodów budżetowych tak samo jak w tym materiale dodatkowym, który Państwo otrzymali, czyli w dziale 852, rozdział 85295, pozostała działalność, paragraf 2007 o kwotę 57 040 zł, to jest dotacja unijna na realizację tego programu. To jest zwiększenie kwoty. Do tej pory kwota 169 600.
W wydatkach budżetowych, tak jak Państwo mają w opisie w materiałach dodatkowych, zwiększenie o kwotę 70 940 zł w poszczególnych paragrafach, ja już może nie będę ich wymieniała, macie Państwo na tej kartce w materiałach dodatkowych. Natomiast autopoprawka wewnętrzna dotyczy rozdziału 8.5.214 świadczeń społecznych, paragraf 310, zmniejszenie o kwotę 13 900. To nam da, tak jak powiedziałam, wynikowo zwiększenie dochodów i wydatków o taką samą kwotę, a tym samym no, zmniejszenie tych autopoprawek. I jeszcze jedna autopoprawka dotycząca limitu dyspozycji sołectw i osiedli w załączniku numer 2, plan wydatków budżetowych. Ten limit jest planowany w dziale 600 w transporcie, w pozostałej działalności, w paragrafie zakup usług pozostałych. Ta autopoprawka polega na zdjęciu kwoty 94 zł i dodaniu jej do zakupu usług pozostałych w tym samym dziale, w dziale transportowym, w rozdziale drogi publiczne gminne, co spowoduje kompatybilność tego rozdziału, pozostała działalność z tym załącznikiem numer 6a, który Państwo dzisiaj otrzymali. Mam nadzieję, że te autopoprawki wszystkie są złożone prawidłowo z uwagi na ich ilość. Jeśli chodzi o budżet, to w stosunku do projektu budżetu w uzasadnieniu macie Państwo opisane, co się zmieniło. W stosunku do projektu budżetu zostały dodane niektóre zadania, które przechodzą z tego roku, zarówno inwestycyjne, jak i część bieżących. Ponadto zmienił się podział w zakresie kwot do uchwalonego gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z Państwa podjętą uchwałą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę opinię komisji. Komisja Budżetu i Finansów, pan przewodniczący Janusz Soluch. Komisja Budżetu, Finansów, Handlu i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2016. Dziękuję bardzo. Czy są ze strony państwa radnych wnioski, pytania, uwagi do projektu uchwały? Pan radny Witold Dominik. Ja może zanim przedstawię wniosek Klubu Radnych Niezależnych, no, chciałbym zadać kilka pytań, jeśli można. Przede wszystkim uważam, że to jest najważniejsza uchwała, którą podejmujemy w ciągu roku i kurczę, akceptowanie autopoprawek w takiej ilości. Ja przestałem kontrolować w pewnym momencie, co się dzieje. Że ja nie wiem, jak można w ten sposób głosować tą uchwałę. Tak jak podkreślam, najważniejszą uchwałę gminie. Chciałbym zapytać o takie drobiazgi. To znaczy w projekcie uchwały budżetowej oraz w wieloletnim planie finansowania, który jest jakby bardzo kompatybilny z tym dokumentem, mamy inwestycję dotyczącą budowy odcinka drogi Olszowiec. Zarówno w projekcie, jak i w WPF-ie kwoty przeznaczone na tą budowę to jest 800 tysięcy, bo tam jest oddzielnie 500 i później 300, prawda? Natomiast w planie dotyczącym rozwoju miejscowości Borowianka, jak sądzę w kosztorysie, który już jest, ta kwota wynosi 2 033 166 zł i jak podejrzewam nie zawiera jeszcze wykupu gruntów. Pytanie brzmi, czy nie powinno to być kompatybilne z kosztorysem, taki zapis w uchwale budżetowej i w WPF-ie. Czy możemy sobie zapisywać kwotę no, prawie 1/3 niższą, niż wynika to z kosztorysu inwestorskiego. Drugie pytanie dotyczy niewielkich wprawdzie kwot na projekty, nazwijmy to w skrócie CUS i CIS. Ja dokładnie poszperałem troszkę w internecie i tak naprawdę nigdzie nie znalazłem jakichś bardzo konkretnych rzeczy dotyczących zakresu działania tych instytucji. Nie mam również wiadomości na temat, bo rozumiem, że nie możemy wiedzieć jeszcze ile będzie kosztowała realizacja tych zamierzeń, bo dopiero przymierzamy się do projektowania. Natomiast jak sądzę, działalność tych nowych instytucji na terenie gminy Kłobuc będzie wiązała się z podniesieniem wydatków bieżących w każdym roku budżetowym. Pytanie, czy jesteśmy w stanie zdiagnozować o ile?
bo zrobiłem taką analizę dla Państwa radnych, przedstawiłem bardzo krótką analizę, bardzo wybiórczą i pewnie jak to statystyka nie pokazującą do końca prawdy obiektywnie. Natomiast ona dotyczy zmian w wydatkach bieżących i wydatkach majątkowych na przestrzeni ostatnich 10 lat. No i wygląda to bardzo źle, bo tak naprawdę od roku 2005 do dzisiaj te wydatki bieżące wzrosły ponad dwukrotnie. Natomiast wydatki majątkowe, no, które w dużej części stanowią inwestycje, sukcesywnie maleją i nie tylko procentowo, ale i kwotowo. Znaczy tak niskich wydatków majątkowych jak w tym roku nie mieliśmy przez 10 lat do tej pory. Ja rozumiem, że kredyty i tak dalej, dofinansowania, różne tego typu rzeczy. Natomiast no, trudno tutaj się spodziewać jakiegoś wyjątkowego rozwoju gminy, kiedy mieliśmy lata, gdzie wydatki majątkowe oscylowały na poziomie 40 kilku procent budżetu, a w tym roku mamy 12 z hakiem. Nie? To jest... No ja wiem, że ale no, generalnie no, mam wrażenie, że budżet jest w tym zakresie nieco zachowawczy. Ja rozumiem, jest to pierwszy budżet od tych 10 lat, kiedy wydatki mamy niższe niż dochody, no, co jest in plus na pewno. Natomiast no, skutkuje to również zmniejszeniem poważnym wydatków majątkowych, bo to jest jakby efekt tych działań, prawda, również. Więc zmniejszeniem ilości inwestycji. To bym prosił ewentualnie o takie pytania, ewentualnie wtedy w imieniu klubu radnych chciałbym jeszcze złożyć wniosek. Proszę odpowiedź na pytanie dotyczące właśnie tych różnic dotyczących finansowania inwestycji budowy ulicy Olszowiec i tych inwestycji dotyczących realizacji CUS i CIS. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu, kto będzie odpowiadał? Pani Kierownik Solska. Proszę. To znaczy tak, WPF w części częściowo zmieniamy na bieżąco. Jednakże no, nie mieliśmy dokładnego kosztorysu na przebudowę ulicy Olszowiec. W związku z tym pozostawiliśmy tą kwotę. Jednakże ona w przyszłości, jeżeli dojdzie do realizacji tego zadania inwestycyjnego, będzie musiała być skorygowana. Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie. I w planie odnowy miejscowości oczywiście umieszczona jest kwota, tylko że plan był pisany no, w tej chwili na kolanie, prawda? Były spotkanie wiejskie w Borowiance, były rozmowy z mieszkańcami, z panem sołtysem, z radnymi co do tego planu odnowy miejscowości. I tam wstawiliśmy już kwotę zgodnie z kosztorysem inwestorskim. Natomiast przygotowywany wniosek został pomyślany w ten sposób, że z uwagi na to, że taki konkurs dosyć długo trwa i najwcześniejsze no, z zapowiedzi Urzędu Marszałkowskiego rozstrzygnięcia tego konkursu terminy to lipiec przyszłego roku. Wniosek ma być złożony do 5 stycznia. Natomiast rozstrzygnięcie konkursu no, może nastąpić czerwiec, początek lipca. I w tym momencie, i teraz tak, zasady przygotowania takiego i złożenia wniosku są takie, że nie jest wymagane pokazanie przez gminę zabezpieczenia środków finansowych. Na moment składania wniosku i jego rozpatrywania, dopiero w momencie podpisania umowy o dofinansowanie, należy, wnioskodawca powinien zabezpieczyć te środki w budżecie gminy. Patrząc na technologię wykonania tej przebudowy i zakres tej inwestycji, wstępnie planujemy rozłożyć realizację tej inwestycji na 2 lata. Ponieważ raz, że ten konkurs się rozstrzygnie na czerwiec, początek lipca i będzie wiadomo, czy ta inwestycja otrzyma dofinansowanie. Jeżeli otrzyma, a chcielibyśmy to wiedzieć przed przetargiem i do wniosku właśnie planujemy rozłożenie realizacji tej inwestycji na 2 lata, czyli no jak gdyby w drugiej połowie 2016 roku byśmy tam wykonali roboty takie związane z oświetleniem, z przebudową wodociągu, przebudową przyłączy kanalizacyjnych, przebudową sieci teletechnicznych,
Natomiast główne roboty drogowe planowalibyśmy do wykonania w 2017 roku. No i teraz w zależności od ułożenia tych środków we wniosku o dofinansowanie i ewentualnie pozytywnym rozpatrzeniu wnosilibyśmy zmiany do wieloletniej prognozy finansowej i rozłożenie to na lata, ewentualnie 2016-2017. Na dzisiaj nie mamy jak gdyby dokładnych informacji, jak to wprowadzić do wieloletniej prognozy finansowej. Więc pozostawiliśmy to w ten sposób, jak to było w wcześniejszych uchwałach. I tam jeszcze było pytanie. CUS i CIS, ale to nie wiem, czy pani będzie w stanie. To znaczy na temat działalności CIS-u i CUS-u to powinna się wypowiedzieć pani akurat z pani dyrektor GOPS-u, bo to są projekty miękkie, przygotowywane. Natomiast mamy uzgodnione w ten sposób, że gdy już będą częściowo te projekty przygotowane, to my dostaniemy jak gdyby wytyczne potrzeby do przebudowy tych dwóch obiektów, czyli budynku na ulicy Harcerskiej i na Strzelnicy. No wytyczne do projektu, ich remonty i przebudowy na potrzeby tego typu działalności. Są to oczywiście, są to te dwa tematy wstawione w związku z regionalnymi inwestycjami terytorialnymi w ramach rewitalizacji. Jeszcze do tego, tak jak w planie jest tam przyjęte, musi być przygotowany, no aktualizowany lub nowy i to jest dopuszczalny program rewitalizacji miasta Kłobucka, żeby te projekty i twarde i miękkie mogły być realizowane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz. Uzupełniająco tylko, bo ja, tak jak już parę razy wspominałem, jeśli chodzi o ustawę o finansach publicznych, jest dość złożony dokument, orzecznictwa nie znam. Pytanie proste. Czy mając informacje na temat kosztorysowej ceny inwestycji, my możemy zapisać kwotę trzykrotnie niższą w budżecie? Czy możemy to zrobić? No bo tak to się dzieje. Wiemy, że inwestycja zgodnie z kosztorysem ma kosztować ponad 2 miliony plus wykup nieruchomości, a wpisujemy w budżet z pełną świadomością i WPF kwotę prawie trzykrotnie niższą. Czy to nie jest, czy to jest zgodne z prawem po prostu? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani kierownik, kto będzie odpowiadał, panie burmistrzu? Pani skarbnik. To znaczy, gdyby zakładać stan idealny, tak, budżetu, to każda kwota może być dla pana nieaktualna, tak? Bo budżet zmienia się w czasie, tak? Zmieniamy go w czasie i niestety nie jest to moją winą, że go zmieniamy, tak? Jeśli chodzi o przewidywane wykonanie, też państwo dostają go na określony moment, tak? To zestawienie kwot. A generalnie jest to sporządzane mniej więcej na czas trzeciego kwartału roku bieżącego. Także wiele kwot, które państwo mają dzisiaj przedstawione, pewnie wymagałoby aktualizacji. I na pewno będzie to sukcesywnie robione. Myślę, że nie jest niezgodne z prawem przyjęcie dzisiaj inwestycji o takim kształcie i takiej wysokości, pomimo że pan zaznaczył, że to jest dużo zaniżona kwota, z uwagi na fakt, że i tak przecież przed państwa obradami będą przedstawione te kwoty ewentualnie wyższe, albo przed państwa decyzją zostanie postawiony fakt, czy inwestycja będzie miała większe czy mniejsze dofinansowanie. Bo gdyby było to inaczej, gdybyśmy specjalnie jakoś zaniżali kwoty, bo żeby uniknąć państwa decyzji, to ja bym widziała to inaczej. Natomiast no, skoro i tak zawsze jest to pod bradami sesji, to myślę, że tutaj nikomu i niczemu nie ujmujemy. Znając pana radnego zdolności i wiedzę, myślę, że akurat te autopoprawki są tak proste, bo dotyczą tylko jednego programu z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, więc myślę, że nie są skomplikowane, jeśli chodzi o całość budżetu.
Jeśli chodzi o kwotę 70 tysięcy, to ona stanowi naprawdę niewielki procent całości budżetu 60-milionowego. Także myślę, że to nie są jakieś wielkie autopoprawki. One wymagają zmian kwot, ale ja je szczegółowo uwidoczniłam. Dlatego Państwo dzisiaj otrzymali materiał dodatkowy, żebym takich zarzutów nie słyszała, natomiast usłyszałam. Jeśli chodzi o inwestycje, to nie można porównywać budżetu, gdzie jest 40% zadań inwestycyjnych w kwocie wydatków ogółem, w przypadkach lat takich, kiedy jest dość pokaźne finansowanie unijne, tak? Bo były takie lata, wiemy na przykład rok 2011 czy 10, gdzie dostawaliśmy po 11 milionów dotacji, tak? Więc ten obraz nam się wtedy zamazuje całości budżetu. Proszę też wziąć pod uwagę, że blisko 8 milionów wydatków inwestycyjnych, gdybyśmy dodali do tego spłaty w wysokości 3 200 000, to już nam rodzi wydatki majątkowe w wysokości 20%, a nie mniej. No, jest taki czas, że przychodzi czas też spłaty pożyczek i kredytów. No i niestety to też rzutuje na pewne wskaźniki, które są pod Państwa oceną. I nie ukrywam, że te wydatki majątkowe pewnie po zmianach jeszcze będą wyższe. To tyle, jeśli chodzi o... Jeszcze pani Solska. Dziękuję bardzo. Ja może pani jeszcze... kierownik Solska. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze może uzupełniająco powiem, że w planie budżetu na 2016 i wieloletniej prognozie finansowej jest wiele zadań, dla których nie mamy na konkretnych kwot takie, jakie wydatkujemy w przyszłości na inwestycje. Nawet w przypadku posiadania dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego, to w tym tutaj planie nie mamy w 100% zabezpieczonych środków. Tak jest w większości inwestycji. Nie jest to, to znaczy nie ma obowiązku gmina zabezpieczyć w budżecie dokładnie taką kwotę środków, jaka wynika z kosztorysu inwestorskiego. Takiego przepisu nie ma. My robimy to wtedy, gdy jest właśnie wymagane zabezpieczenie takich środków, żeby pokazać, gdy jest składany wniosek o dofinansowanie. W tym momencie i to w przypadku wyboru tego wniosku do dofinansowania przed podpisaniem umowy z instytucją wdrażającą jakiś tam program i dofinansowującą. Większość dzisiejszych, a na przykład część inwestycji ujętych w budżecie jest tylko szacowanych, dosłownie tylko szacowanych, bo nie ma na nich na przykład na te inwestycje dokumentacji, więc się przyjmuje jakieś kwoty szacunkowe. Odnosząc się do ulicy Olszowiec, to tak, jeżeli byśmy mieli już na dzisiaj gotowy ten wniosek, prawda, to można by się odnieść do tego wniosku i pokazać Państwu, jak to będzie finansowane, ale to jest, no by się działo w ostatniej chwili, to by też były zmiany już po rozesłaniu materiałów na sesję. I wtedy byśmy no, rozkładali tą inwestycję już dzisiaj na lata. Natomiast no, nie wiemy, czy wniosek przejdzie, czy nie. Jeżeli ten wniosek na przykład nie otrzyma dofinansowania, bo są środki bardzo ograniczone na ten konkurs, wniosków będzie bardzo dużo. Punktacja w znacznej mierze jest uniezależniona od wnioskodawcy, tylko od sytuacji na przykład gminy, prawda, czy dochodów na mieszkańca, czy bezrobocia, więc wiele też tu nie zależy od osób przygotowujących ten, tego typu wniosek, to myślę, że w tym momencie trzeba będzie podjąć jakąś inną decyzję, czy realizujemy to etapowo, czy częściowo i wtedy na zasadzie innych środków. Dzisiaj to jest tylko plan. Wiadomo, że te zabezpieczone 800 tysięcy prawdopodobnie nie wystarczy, bo to jest za mało, więc na pewno będzie potrzebna w przyszłości decyzja państwa w zależności od sytuacji, jaka wyniknie w ramach konkursu. Dziękuję. Jeszcze dziękuję bardzo. Jeszcze pani skarbnik. Jeszcze, bo pan radny jeszcze powiedział o wydatkach bieżących.
jakoś nie usłyszałam nic, że te wydatki bieżące w stosunku do roku 2015. Była. Nie, powiedział pan, że jest nadwyżka, a nie, że wydatki bieżące są mniejsze, a to też jest istotne, to po pierwsze. Po drugie, no trzeba mieć tą świadomość, że wydatki bieżące rosną, tak? Ale dlaczego rosną? Właśnie, w pierwszej kolejności rosną dlatego, bo jak rząd planuje na przykład podwyżki dla nauczycieli, to u nas budżet rośnie istotnie, właśnie o 2, 3, 4 miliony. No panie radny, od 2005 na pewno było kilka podwyżek dla nauczycieli. Myślałam, przepraszam. Myślałam, że pan neguje moje zdanie. Proszę pamiętać, że w wydatkach bieżących 50% to są koszty utrzymania placówek oświatowych. Ponadto chciałam zwrócić uwagę, że no, udało się panu burmistrzowi na ten 2016 rok ograniczyć te koszty funkcjonowania placówek oświatowych, ale i też na swoim podwórku, bo i w Urzędzie Miejskim te koszty, jeśli chodzi o płace i pochodne, są dużo mniejsze. Istotną uwagą jest też to, ja też zwróciłam na to uwagę, żeby jeśli gmina planuje inwestycje, które później, po jej zakończeniu, istotnie wpływają na wydatki bieżące, to też nie jest dobrze faktycznie, ponieważ mamy na przykład pobudowane bazy sportowe, tak, drogi nie generowałyby tyle wydatków bieżących, jak właśnie utrzymanie budynków, no co powoduje, że te wskaźniki przyszłościowe też obiektywnie będą wpływały na zwiększenie wydatków bieżących, a nie majątkowych, tak faktycznie jest. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Wnioski? Czwórka. Nie, ale to potem. Kto z radnych z mikrofonu numer 4 chce zabrać głos? Pani radna. W informacji pan burmistrz tu wymienił, że 11 grudnia został złożony projekt na budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przełączami do budynków przy ulicy Wspólnej Przejazdowej. Chciałam zapytać, ponieważ w budżecie no, nie ma żadnej kwoty przeznaczonej na tą inwestycję. Są tam chyba dwa obiekty sportowe do przyłączenia. Chciałam zapytać, czy jest możliwe, żeby w ciągu roku może jednak tą inwestycję w jakiś sposób zrealizować? Czy jeśli nie ma w budżecie, czy jakaś szansa, która może mieć miejsce w ciągu roku 2016, może spowodować, że środki burmistrz skieruje na budowę tej kanalizacji, ale właściwie może na dokończenie. Nawet, bo częściowo ona już jest, prawda? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie burmistrzu, pan odpowie. Przede wszystkim nie jest to dokończenie, tylko nowa inwestycja, bo nowy projekt. Druga sprawa, jak pani zauważyła, w budżecie tego nie ma. Trudno mi dzisiaj wyrokować, czy takie środki się znajdą. Poza tym jest jeszcze trzecia kwestia. Czy ten projekt będzie się wpisywał w dofinansowanie środkami zewnętrznymi, bo nie mamy dzisiaj analizy dotyczącej RLM-ów na tym odcinku. Możliwe, że jedna ulica będzie spełniała te kryteria, druga nie, więc będziemy się zastanawiać, czy w tym wypadku nie poczekać, aż tam powstaną jeszcze kilka domów, które spowodują ten wskaźnik RLM-ów 120 na kilometr sieci, aby był spełniony, bo to da nam możliwości pozyskiwania źródła dofinansowania zewnętrznego. Tyle. No cóż, mogę więcej. A poza tym, tak jak pani widzi, są też sprawy, do których zgłaszał tu sołtys, z oświetlenia ulicznego, które uważam też są pilne, może czasem bardziej pilne niż kanalizacja, bo widzimy, jakie są problemy z obligowaniem tych, którzy mają możliwości do podłączenia, a tego nie czynią, więc myślę, że spokojnie do tego podejdziemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Aleksander Tokarz. Pani Przewodnicząca, ja rozumiem, że po opiniach komisji będzie możliwość zgłaszania poprawek do projektu, prawda? Po opiniach komisji. Była już opinie? Dobrze, no to ja chciałbym. Opinie były. Opinie no dobrze, były, dobrze. No nie, jestem tu zaabsorbowany dokumentami.
Także zielono mi głos, zatem chciałbym zgłosić tutaj poprawki do projektu tej uchwały. Moja propozycja odnosi się do paragrafu 10. To już było. Ja już to zgłaszałem rok temu, może nie cały, na 5. sesji w styczniu. Wtedy też był budżet uchwalany po rozpoczęciu roku budżetowego. Teraz jest przed rozpoczęciem roku budżetowego, jest w porządku. A więc do rzeczy. Paragraf 10. Upoważnia się burmistrza Kłobucka do, proponuje wykreślić w punkcie 1 treść litery B majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji. Po wykreśleniu tego punktu B, tej literki B, prawda, z treścią, oznaczenie ustępu, oznaczenie A też powinno zniknąć i wtedy brzmienie tego punktu pierwszego będzie wyglądało następująco. Przeczytam od początku. Upoważnia się burmistrza Kłobucka do punkt pierwszy po poprawce. Dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunków pracy. To jest istota mojej propozycji. Reszta bez zmian. Prawda? Mógłbym tak króciutko tylko to uzasadnić. Tak jak w styczniu. No uważam, że Rada nie powinna tracić kontroli nad pewnymi środkami. Wiecie Państwo, co ona myśli. Użyję tej samej argumentacji, której użyłem w styczniu bieżącego roku. Przykład Smugi 2, prawda? Po przetargu pozostało przeszło 800 tysięcy. No i to jest niejako z upoważnienia Rady do dyspozycji burmistrza. No. Uważam, że Rada nie powinna tracić kontroli nad tymi środkami. I tyle. Dziękuję. Prosiłbym o procedowanie tej mojej poprawki. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze ma wnosi uwagi? Nie widzę, zaraz będzie. Pan radny Witold Dominik. A z imieniu klubu. Może krótko tylko jeszcze odniosę się do tego wypowiedzi tej pani kierownik i pani skarbnik. Zwykle tak bywało do tej pory, mamy krótkie doświadczenie, ale tak bywało, że zwykle wydatki na inwestycje drogowe czy infrastrukturalne w rzeczywistości wychodziły taniej niż propozycje budżetowe. Po raz pierwszy mamy sytuację, kiedy świadomie zaniżamy ten koszt. Ja się czuję oszukany zwyczajnie, bo jeżeli byśmy podali pod głosowanie na przykład, że dokończenie ulicy Rejmonta z włączeniem do Kochanowskiego będzie kosztowało 50 tysięcy złotych, pewnie wszyscy radni podnieśliby rękę, będzie kosztowało 400 i w tym momencie już pewnie ta decyzja byłaby inna. Takie mam odczucie, że nagle coś tutaj przemycamy, nie mówiąc wszystkiego wprost radnym. To jest moje odczucie, możecie się z tym Państwo nie zgadzać. W imieniu klubu radnych chciałem złożyć dość istotne zmiany w projekcie budżetu. Może najpierw krótko uzasadnię. W ostatnich latach na inwestycje infrastrukturalne, głównie związane z budową kanalizacji w miejscowościach wiejskich w gminie, wydaliśmy prawie 50 milionów złotych, z tego prawie 20 milionów stanowił udział własny budżetu gminy. Mamy potężne obciążenie budżetu spłatą kredytu. Wciąż grozi nam zwrot dofinansowania w wysokości jeszcze ponad 5 milionów złotych na dzień dzisiejszy. W związku z tym, no, że nie mamy tego efektu ekologicznego, wciąż nie wiadomo, czy będziemy mieli, w jaki sposób gmina, jakie konsekwencje tego poniesie. Moja propozycja jest taka, żeby jednak w tym roku wyłączyć z inwestycji miejscowości wiejskie, a środki w ten sposób pozyskane przeznaczyć na inwestycje w mieście, które też są istotne i bardzo potrzebne. I tak konkretnie dział 010, rozdział 01, 041, paragraf 6057, 6059, przebudowa drogi gminnej Olszowiec-Borowianka, łącznie 800 tysięcy. Mówimy teraz o minusowaniu. Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050, projekt przebudowy ulicy Prusa Witosa w Obodnie, 60 270 zł. Dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050, oświetlenie uliczne ulicy Olszyńskiego w Libidze, 48 665 zł 41 groszy. Dział 900, rozdział 90000. Gdyby wolniej, gdyby pan mógł wolniej, bo to są wnioski, będziemy je głosować. Okay, gdyby pan był uprzejmy, bo ja je staram się notować. Dobrze, wolniej. Dział 900,
rozdział 90015, paragraf 6050, oświetlenie ulicy Podleśna, Gościniec, Nowa Wieś, 11 512,73 zł. Dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050, oświetlenie uliczne, ulica Rejmonta w Kamyku, 38 000 zł. Dział 900, rozdział 90019, paragraf 6050, budowa sieci kanalizacji wraz z przyłączeniami do budynku sportowo-rekreacyjnego i budynku gospodarczego, ulica Prusa w Obłodnie, 90 000. I dokładnie ta sama inwestycja zapisana w dziale 900, w rozdziale 90001, w paragrafie 6050, kolejne 100 130 zł. Łącznie 1 148 578,14 zł. Wnioski teraz o zmiany w budżecie dotyczące dopisania inwestycji. W dziale 600, to już nie chciałbym dokładnie rozdziałami, paragrafami operować, bo ma wiedza jest zbyt mała w tym zakresie. Projekt budowy ulicy Kopernika, około 200 metrów bieżących drogi, 15 000. Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu Smugi 2 w Kłobucku, drugi etap, dokończenie jeszcze ulicy. Przepraszam. Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu Smugi 2 w Kłobucku, drugi etap. Może nie będę rozwijał, chodzi o dokończenie ulicy Rejmonta z włączeniem do Kochanowskiego. Odcinek 190 metrów bieżących, kwota 400 000 zł. Remont chodnika wzdłuż ulicy Żółkiewskiego na odcinku od ulicy Sebyły do 11 listopada, około 200 metrów bieżących, 30 000 zł. Remont chodnika wzdłuż ulicy Andersa, chodnika wzdłuż ulicy Andersa, odcinek około 900 metrów. 20 000 zł. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami do budynków przy ulicy Wspólnej i Przejazdowej w Kłobucku, kwota 400 000 zł. Za szybko, przepraszam. Będę powtarzał, jeżeli potrzebny. I ostatni wniosek. Remont ulicy Baczyńskiego, odcinek około 350 metrów, kwota 283 578,14 zł. Co bilansuje nam te zminusowane kwoty poprzednio. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie Radny, gdyby Pan mógł powtórzyć remont chodnika przed Andersa, przed tą ulicą Andersa, to było? Już mówię. Remont chodnika wzdłuż ulicy Żółkiewskiego na odcinku od ulicy Sebyły. Dobrze, ale ja już skracam. Żółkiewskiego. Może być ulica. Tylko tyle, bo tam pozostała część tego. Bo to nie 30 000 zł. Mhm. Dziękuję bardzo. Wpłynęły wnioski. Wnioski poddam pod głosowanie. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos jeszcze w sprawie tych wniosków złożonych przez radnego pana Aleksandra Tokarza i Klub Radnych Niezależnych? Kto? Dziesiątka. Pani radna Ewelina Kotkowska. Ja może tak króciutko, jako mieszkanka miasta Kłobucka, no początek był już zatrważający, że nie walczymy o dobro gminy, tylko o samo miasto, aczkolwiek no mieszkanka miasta to z jednej strony podzielam, natomiast no oczywiście nie do końca, bo walczymy o całą gminę i naszym dobrem powinna być cała gmina. Ale z tego, co zdążyłam zanotować, Państwa propozycji wydatkowania tej oszczędności z terenu wiejskich, tego miliona złotych z hakiem, to zapominacie o pozostałej części miasta. A co z sołectwem? Zapraszamy do klubu, tak? O, jest to forma przekupienia już, no właśnie, dzisiaj druga forma. Muszę rozważyć po południu. Natomiast no, część miasta Kłobucka została tutaj też w jakiś sposób pozbawiona możliwości. No, wnioski były składane na przestrzeni całego roku, nie tylko z terenu Niwy, z Krzeszów, z osiedla i z osiedli większości praktycznie i z innych, tak więc... No taka moja tylko uwaga w tym zakresie, że nie do końca się zgadzam z Państwa sugestią związaną z tym, że nie obejmujemy nawet całego Kłobucka, tylko wybraną część związaną z Klubem Radnych Niezależnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Janusz Soluch. Szkoda tylko, że nie było tej dyskusji na komisjach wcześniej. Może byśmy się przygotowali odwrotnie. Także w drugą stronę całkowicie. Mi się wydaje, że
Takie jest moje odczucie. Jest to trochę parodią na dzisiejszej sesji w ostatniej chwili zatwierdzanie budżetu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poddam wnioski pod głosowanie. A jeszcze pan burmistrz się chce wypowiedzieć. Proszę bardzo. Trudno się nie odnieść, bo z jednej strony mówi pan radny, że jest zaskakiwany zmianami, a z drugiej strony zaskakuje zmianami, więc to taka trochę... Ja wiem, że pan się czuje taką elitą Kłobucka, pozostałe miejscowości bardziej marginalizowane i jej mieszkańcy również. Pana prawo. Tylko że ja jestem burmistrzem całej gminy, a pan tylko radnym swojego osiedla, więc to jest ta różnica subtelna, bo widać po wnioskach, że na osiedlu, w którym mieszka od niewielu lat sporo mieszkańców, więc zaznaczam sporo, mówię o osiedlu Smugi 2. Te inwestycje powinny być robione szybko. Tam, gdzie mieszkańcy mieszkają po 50-60 lat i nie mogą się doczekać zwykłego oświetlenia, pana to nie interesuje. Ja nie rozgraniczałem, przygotowując projekt budżetu, kto gdzie mieszka i czy jest mieszkańcem Kłobucka, czy nie, tylko uważałem, że ten budżet powinien być w miarę zrównoważony. Klub, jak państwo się nazwali, niezależny, uznał, że w tym roku budżetowym państwo zostaliście pokrzywdzeni, tak? Czyli chcecie sobie to zrekompensować 2016. Nieuczciwość tej tezy jest taka, że zostały wykonane Smugi 2, pierwszy etap, na pana osiedlu, panie radny. Został etap Długosza, pierwszy etap wykonany u pana Andrzeja Sienkiewicza. I również remont ulicy Żółkiewskiego, chodnika. I tu się pan nie doszacował, bo koszt pierwszego etapu był 50 tysięcy złotych, pan zaznacza 30 tysięcy. I to był w ramach remontu zarządu drugim, trzeba go inwestować. Ale mogę skończyć, panie radny, czy będziemy się przekomarzać? Więc jakby to pokazuje, że mamy różne spojrzenia na gminę i dość wybiórcze. I tutaj zgadzam się z panią radną Kotkowską, że jeżeli już chcemy równomierny rozwój, to w każdym z tych lat powinny dane dzielnice coś z tego budżetu pozyskać, tak? Ja rozumiem, że na samą myśl o tym, że coś jest dla Łobodna wpisane do budżetu, to budzi u pana jakieś odruchy wymiotne. Tylko niech pan przeliczy kwoty przekazane na tą miejscowość w budżecie, a kwoty przekazane na miejscowość Kłobuck. Jak pan zbilansuje te wszystkie kwoty, to panu wyjdzie, że 70% to jest na Kłobuck, a 30% na sołectwa i inne miejscowości. Więc bardzo bym prosił, aby do budżetu podchodzić uczciwie. Bo ja rozumiem, że państwu nie jest wygodnie dostrzegać moich działań, bo rolą opozycji jest krytykować, a nie zauważać pewne działania. Pozytywne opinie dotyczące zrównoważonego budżetu pod każdym względem. Nie ma tam wybiórczych. Jest drugi etap Długosza. Państwo jako klub nie zauważyliście, że macie inwestycje, mimo że nie macie większości, macie inwestycje. Jest planowany drugi etap Żółkiewskiego i ten etap Żółkiewskiego był wykonany bez pana, że tak powiem, aprobaty czy wniosku, bo był wykonany, bo był taki... Panie przewodniczący, czy ja mogę dokończyć? Pana wniosek, ale środki, nie musiał pan specjalnie o nie zabiegać, bo się znalazł w zarządzie dróg, aby ten pierwszy etap Żółkiewskiego wykonać. I drugi etap Żółkiewskiego będzie dokończony. I nie trzeba specjalnej rewolucji tego budżetu, aby to zrobić. Ja nie patrzę przez pryzmat, kto mieszka, czy ktoś, komuś jest mi bliżej, czy dalej, tylko przez pryzmat całej gminy. I prosiłbym, żeby wszyscy radni patrzyli przez pryzmat całej gminy. Bo wszędzie mieszkają ludzie i takie same mają prawa i takie same obowiązki. Nie ma lepszych i gorszych ludzi. Jeżeli zaczniemy tutaj na tej sali dzielić mieszkańców na mieszkańców wsi i miasta,
to będzie problem, bo będziemy się przestać szanować w każdym przypadku. Możemy się pięknie różnić. Nie wiem, co się stało, ale widzę, że idzie to w złym kierunku, że chcemy na siłę spowodować to, żeby poróżnić mieszkańców jednych i drugich miejscowości. Nie wiem, jakim jest w tym cel, bo takiej potrzeby nie widzę i nie jest to dobre. Przynajmniej myślę, że dla nikogo nie jest to dobre. Także bardzo bym prosił, aby do tego budżetu podejść w sposób nie dyktowany jakąś przesłanką polityczną, tylko racjonalizmem i wyczuciem społecznym. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Pan radny Witold Dominik będzie się jeszcze odnosił do tej oczywiście wypowiedzi. Proszę bardzo. Panie burmistrzu, przede wszystkim różnica polega na tym, że ja składając mój wniosek, moje uwagi, ani jednym słowem nie odniosłem się do pana osoby. Natomiast pan mnie próbuje obrazić i to niefajne jest. To jest naprawdę niefajne w tej debacie. Mówi pan nieprawdę. Wybiera pan, bo pan mnie nie słucha, albo wybiera pan tylko wybiórczo te informacje, które ja przekazuję. Mówi pan o osiedlu Smugi 2, nie zauważa pan również wniosków na osiedlach, gdzie ludzie mieszkają kilkadziesiąt lat i tych inwestycji nie ma, a takie wnioski podałem. Więc pan mówi nieprawdę, bo albo pan mnie nie słucha, albo pan specjalnie próbuje zmienić treść mojej wypowiedzi. Wskazałem, dlaczego uważam, że w tym roku budżetowym, podkreślam, te inwestycje powinny być ukierunkowane na Kłobuck, dlatego że w ostatnich latach lwia część budżetu była kierowana na miejscowości wiejskie. Dlatego, i to wskazałem, nie dlatego, żeby kogoś poróżniać. I z jeszcze jednego powodu, a mianowicie z tego powodu, że wciąż nie uzyskaliśmy efektu ekologicznego, wciąż ponad 5 milionów złotych możemy prawda, zwracać do finansowania z tej inwestycji. I to był jedyny powód, który podałem, powód merytoryczny. Bardzo chętnie, panie burmistrzu, ujrzę takie zestawienie wydatków inwestycyjnych w ostatnich latach na Kłobuck i na miejscowości wiejskie z procentowym udziałem tego właśnie, czym może łatwiej przeliczyć na mieszkańca. Jestem przekonany, że jednak będzie to zdecydowanie na korzyść miejscowości wiejskich, ten bilans. Jestem przekonany o tym. Natomiast tak jak mówię, no, uważam, że pan w sposób krzywdzący interpretuje moją wypowiedź i wybiórczo. A poza tym mówię, niepotrzebnie pan kieruje inwektywy wręcz prawie w moim kierunku, czy w kierunku Klubu Radnych Niezależnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Mateusz Woźniak. Spokój. Szanowni państwo, usłyszeliśmy wnioski klubu, który nazywa się Niezależni. Po tych wnioskach proponowałbym zmienić nazwę klubu na Klub Kłobucka Wieś. Wieś mamy w czterech literach. Państwa kierunek, który państwo brali, to jest kierunek, który tutaj już na tej sali miał miejsce przez ostatnie kadencje. Na tą chwilę jest to chyba pierwsza kadencja, odkąd ja się tym interesuję, gdzie wieś mówi wspólnym głosem z miastem. Dogadaliśmy się i kierunek, który niewątpliwie w jakiś sposób wyróżnia, znaczy może nie wyróżnia. Kierunek jest zrównoważony. Są inwestycje na wsiach, w sołectwach, są inwestycje w miastach. Droga, którą państwo obrali, dzisiaj jak mam nadzieję wszystko zostanie odrzucone, co państwo zaproponowali, bo to jest kpina dla sołectw. Idąc tym torem, powinni państwo zaproponować na następnej sesji wniosek o referendum i wyłączenie wsi z tej gminy. Państwo się śmieją z tego, ale dla nas to jest kpina. Państwo sobie urządzili w tym momencie kpiny z miejscowości wiejskich. Ja jestem zdruzgotany jestem, proszę pana, tym, proszę państwa, tym, co państwo zaproponowali. Jeśli chodzi o jakikolwiek zrównoważony rozwój, a to o to chodzi, żeby nie wyróżniać gmin, miasta, a wsi, to są państwo w ciemnościach, że tak powiem, delikatnie. Co więcej dodam. Myślę, że to, że koalicja samorządowa rządzi, po tej sesji będzie dla mnie utwierdzeniem
przekonuje mnie w 100%, że jestem w dobrym miejscu i droga, którą Państwo proponują, to jest droga do jednego wielkiego rozłamu, kłótni i chaosu w tej gminie. Jeśli mamy porządek, to tylko dzięki burmistrzowi i koalicji samorządowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zgłasza się pan z czwórki, pan radny Aleksander Tokarz. Ja pragnę przypominać, bo to nie ten moment, ale także się Państwo tę dyskusję na te tory wprowadzili, prawda, na takie tory. No przecież to referendum to nie była inicjatywa tutaj radnych czy mieszkańców Kłobucka. To byście chcieli się oddzielić. Byście zaznaczali pewne różnice między panie miastem radny, a wsią. To jest jedna kwestia. Dobrze, wracam do tematu. Do budżetu. No szkoda, że pani nie dyscyplinowała radnych z koalicji. Oceniając bieżący budżet, trzeba się odnieść do budżetów z lat ubiegłych. Bilans inwestycji z kilku lat da obiektywny obraz polityki inwestycyjnej, jaką pan tu prowadzi i koalicja też. No. Bilans kilku lat da tą odpowiedź, czy ta polityka inwestycyjna jest uczciwa, jest sprawiedliwa. I tyle mam do powiedzenia. Tu w Wersalu nie ma, jeszcze raz podkreślam, ale proszę jednak zachować się etycznie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z mikrofonu numer 8? Pan radny Jan Puchała. Dziękuję bardzo. Ja chyba to, co powiem, to stracę swoich wyborców z Kłobucka, którzy mogą mi zarzucić, że ja o Kłobuck się, że nie walczę i nie biję się. Ale dzisiaj się dowiedziałem właśnie, że między innymi klub radnych niezależnych mówi o ulicy Kopernika. I wydaje mi się, że tu jest taki populizm, że zawłaszczają sobie koledzy to, co, o co my się bijemy i w końcu co będzie zrobione, to będzie albo przeciwko nam, albo za nami. Bo chciałem przypomnieć, że my w sprawie ulicy Kopernika jako zarząd osiedla numer 4 to składaliśmy wiele wniosków, więc nie trzeba nam przypominać. To jeszcze ktoś mi mówi, czy ja poprę ten wniosek. No to tak jakbym ja w ogóle nie interesował się i ktoś usłyszy z widzów, że no jak to, jestem z tego okręgu, a ktoś zabiera głos i jeszcze prosi mnie, żebym ja poparł ten wniosek. No krótko chciałbym powiedzieć, ja jestem radnym 10 ulic i nie chciałbym być radnym tylko 10 ulic. Tak jak tu ktoś powiedział, że jesteśmy radnymi całej gminy. Jeżeli wioski były kiedyś zaniedbane, nie było kanalizacji, nie było dróg, no to trzeba dać jakiś czas, tak jak na przykład osiedle Zagórze. A kiedyś, jak w trzeciej kadencji byłem radnym, to też zarzucano mi, że ja popieram wnioski z Zagórza. No ale przecież no trzeba kiedyś, jeżeli oni dotychczas byli na marginesie, nie byli popierani, nic się tam nie robiło, no to trzeba dać czas taki, żeby to zrównoważyć, no żeby i oni, to osiedle, czy ta wioska, żeby wyrównać te poziomy. Więc jeżeli w tym roku, w poprzednim, jeszcze poprzednim były większe wydatki, to i bardzo dobrze. Trzeba wyrównać ten poziom wsi i miasta. I ja chciałem powiedzieć, że nie bo płachta, że tak powiem, jest mała i jak my będziemy się bić i rozdzierać tą płachtę, to nic z tego nie będzie. A na dodatek pomyślałem sobie, że przydałoby się, żebyśmy dostali jeszcze jakieś dodatki, żebyśmy sobie mogli kupić jakieś te szable, czy jeszcze jakieś inne i będziemy się tu bić, tłuc. No przecież musimy rozumieć, że jesteśmy wspólnotą. To nic, że w tym roku czy w poprzednim było mniej dla Kłobucka, w przyszłym będzie więcej. No bądźmy, nie bierzmy przykładu z obrad sejmowych, no, bo nie wiadomo do czego to dojdzie. I tyle chciałem tylko powiedzieć. I ciekawi mnie jeszcze jedna sprawa.
My na komisjach omawiamy sprawy. W międzyczasie można zadać pytanie burmistrzowi, który uczestniczy w każdej komisji. A tu nieraz, ja rozumiem niektóre pytania, które dotyczą ogółu, całości, żeby widzowie, telewidzowie mogli wiedzieć, o jakich my tu sprawach mówimy, ale czasami chodzi o takie zwykłe błahostki i my zadajemy pytanie panu burmistrzowi i nie wiem, czy będzie dobrze, czy zresztą to żadna tajemnica, jeżeli klub koalicji samorządowej ma jakieś pytania, no jakieś problemy i pytania do burmistrza, to my zapraszamy burmistrza albo kogoś z kierowników jednostek organizacyjnych i wtedy wałkujemy ten temat. Nie wiem, czy wy albo nie prosicie burmistrza, albo może burmistrz ma odmawia, jak nie w niektórych debatach telewizyjnych, że krzesło jest puste i ciągle mówią, że zapraszają tam kogoś, a on nikt nie przychodzi. Nie wiem, może i tak jest. Ale te problemy można rozwinąć i dogadać się, porozmawiać tak, nie na forum, bo to lepiej jest mówić właśnie w ścisłym nawet gronie. Człowiek nie jest obarczony ani jakimś strachem, czy nie chce zabierać głosu, bo czasami rzeczywiście można głupie pytanie nawet zadać i człowiek się wstydzi, bo lepiej nie mówić. Zastanowię się, czy to pytanie akurat ma sens. No, w każdym razie no, mam tam też uwagę i prośbę, żebyśmy rzeczywiście myśleli tak globalnie, że tak powiem, nie tylko o sobie. No, ja mam nadzieję, że a zresztą nie to, nie chciałem powiedzieć, że nie dbam o to, ale jakby to rzeczywiście tak mieli brać ludzie pod uwagę, tylko kto co powie na forum i tylko tak ocenia człowieka, to jestem gotów nie brać w ogóle tego pod uwagę. Dziękuję bardzo, panie radny. Pan burmistrz jeszcze chce powiedzieć. Tak, bo myślę, że nikomu nie są potrzebne emocje. Ja mogę pana, panie radny Dominik, przeprosić, jeżeli pan się poczuł urażony nazwaniem pana elitą kubucką. Ja uważam, że to zaszczyt, a nie obelga, ale jeżeli pan uznał to za obelgę, to przepraszam. To jedno. Druga rzecz. Mnie różnie nazywają i jakoś się do tego nie odnoszę. Jesteśmy osobami publicznymi, musimy mieć twardą skórę, panie radny, więc polecam. Odnosząc się jeszcze do tych kwestii państwa, w zasadzie klub radnych niezależnych mówi, że trzeba by wrócić do lat ubiegłych. Proszę państwa, no tak samo państwo, przynajmniej większość państwa radnych tego klubu jest po raz pierwszy w Radzie i tak samo wiecie państwo, że ja jestem po raz pierwszy burmistrzem, więc też bym prosił o pewien taki ocenianie pewnych kwestii. Ja wiem, że za chwilę usłyszę, że ciągłość władzy, ja to rozumiem i ja się z tym nie kłócę, tylko ja staram się wprowadzić pewien model, który w większości się podoba. Pewien model zrównoważonego rozwoju. Ja wiem, że nie wszystkim się da w danym roku, mówiąc kolokwialnie, dogodzić, ale z drugiej strony prosiłbym, proszę nie odbierać osobiście tego mojego wzburzenia, ale niezauważanie pewnych rzeczy tylko dlatego, że nie wypada przynajmniej nie krytykować, a już nie mówię o dobrym słowie, bo sam pan, panie radny Witku, pytał mnie o koszty chodników w Kłobucku, których zrobiliśmy 5, których nie było w budżecie, a zostały wykonane. Jedynymi, którzy mają jakiśkolwiek problem z lodowiskiem, czy wręcz są przeciwni temu tej inwestycji, to są z państwa klubu. Mimo że tak de facto służy to głównie mieszkańcom Kłobucka.
Czy usłyszał pan od radnych z innych miejscowości, że są przeciwni takiemu wydatkowi, a można by było z tego zrobić ileś tam lamp, ileś metrów chodnika? Nie. Oni wiedzą, że ma to służyć mieszkańcom, bo tutaj mieszka 14 tysięcy ludzi. I oni nie protestują, nie krytykują, nie robią z tego problemu. I nawet czegoś takiego. Ja nie przypisuję sobie zasług lodowiska, bo to państwo przegłosowaliście te środki na ten cel, tak? Ja państwu tylko zaproponowałem. I to dzięki waszemu głosowaniu to lodowisko powstało, tak? I służy wszystkim mieszkańcom, głównie mieszkańcom miasta. I nie chciałbym być postrzegany przez pryzmat oświetlenia miasta czy ozdobienia miasta i lodowiska, tylko przez pryzmat inwestycji w 2015 roku, które się faktycznie dokonały. To wtedy będzie uczciwa ocena pierwszego roku mojej kadencji. I jak popatrzymy przez pryzmat 2015 roku i tych inwestycji wykonanych na terenie miasta, mimo że ich nie było w budżecie, to nie znaczy, że w 2016 również takie inwestycje się nie pojawią również na terenie miasta w 2016 roku. Nie możecie mi państwo tego zarzucić, bo widzicie, że nie patrzę na to, czy ktoś mnie bardziej czy mniej lubi. Robię to, co uważam za słuszne, za państwa aprobatą. Bo uważam, że tam są najpilniejsze potrzeby. Znalazł się 500 000 na chodnik w Zakrzewskiej, znalazły się pieniądze, bo uważam, że powinno się to wykonać. Bo dojście czy dojazd na Zakrzew, który jest też naszą wizytówką miasta, powinien być cały czas inwestowany, bo tam powinny być też centrum jakiejś, nazwijmy to, atrakcji turystycznej dla mieszkańców i nie tylko. Szczególnie mieszkańców Kłobucka. Również inwestycje w domy kultury, które głównie korzystają mieszkańcy Kłobucka. Proszę patrzeć na budżet i na to, co idzie na miasto globalnie, nie pod względem kawałka odcinka drogi, kawałka chodnika czy jakiejś innej inwestycji. Proszę zauważyć targowisko, budowa boiska wielofunkcyjnego jednego, przygotowane drugie boisko wielofunkcyjne, planowany remont stołówki w jedynce, który już jest projektowany praktycznie. To są inwestycje, których nie ma w budżecie, ale znaczy mówię o stołówce, które są planowane na terenie miasta. Więc prosiłbym tylko o obiektywizm, a nie rzucanie tylko dlatego, że dzisiaj jest dobrze, bo są kamery, a komisja to mało co, kto zobaczy naszą aktywność, to dzisiaj róbmy rewolucję, przewróćmy ten budżet do góry nogami. Ja byłem świadkiem takiej komisji w Krzepicach, gdzie przewodniczący komisji miał na kartce napisane, co ma przeczytać i nawet się mylił, bo mylił paragrafy, bo tak przekazał mu przewodniczący rady. Czy w taki sposób chcemy procedować? Rozmawiajmy o problemach mieszkańców, bo wszędzie mieszkają mieszkańcy. Na osiedlu pana Tokarza, na osiedlu pana Litka Dominika, na wszystkich przedstawicieli tej gminy. I moim zadaniem jest tak, żeby każdy z was po tej kadencji, również z opozycji, był zadowolony z tego, że 4 lata coś w tej Radzie osiągnął. Tylko pozwólcie działać, nie podkładajcie kłód pod nogi. Bardzo was o to proszę. Dziękuję bardzo. Jeszcze do mnie, mikrofon, no muszę, ale bardzo słowo. Krótko, panie radny. No, pan burmistrz znowu odniósł się do mnie imiennie, więc muszę odpowiedzieć. Bardzo krótko. Bo pan burmistrz mnie przeprosił, ja przyjmuję przeprosiny, ale dalej pan burmistrz w kolejnej wypowiedzi znowu w moją stronę skierował sugestie, jakoby był przeciwnikiem realizowania lodowiska. No, pan powiedział w liczbie mnogiej, że użył pan liczby mnogiej, że członkowie naszego klubu, raptem jest nas 4. No, prosiłbym o precyzyjność formułowania tego typu rzeczy, bo to rzeczywiście może być rozumiane w ten sposób, że byłem przeciwnikiem lodowiska, co jest nieprawdą. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie widzę już zgłaszających się osób do dyskusji. Wnioski zostały złożone. Mam pytanie do pana mecenasa. Panie mecenasie, zostały zgłoszone wnioski formalne i proszę powiedzieć, czy jak poddacie pod głosowanie, czy jest w ogóle możliwość tak dalekiej ingerencji w budżet i jak poddać te wnioski pod głosowanie, czy każdy z osobna, chociaż było wycofanie, prawda, bo najpierw od wycofania. To znaczy, nie wiem, o jakich wnioskach formalnych mówimy, bo generalnie te wnioski, które były odczytywane, to według mnie nie mają charakteru formalnego, tylko to są wnioski merytoryczne o zmiany w budżecie. Zasadne jest zadanie pytania, jak głęboko mogą sięgać wnioski o zmianę budżetu, bo rzeczywiście wiemy o tym, że inicjatywa uchwałodawcza w zakresie uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie burmistrzowi.
burmistrzowi. W związku z tym to jest pierwsza rzecz. To teraz jest pytanie, czy Rada nie ma w ogóle możliwości zgłaszania tutaj zmian w budżecie i oczywiście ma możliwości. Przepisy tutaj wyraźnie, artykuł 248.2, stawiają granice ingerencji organu stanowiącego w treść projektu uchwały budżetowej. I jakie tutaj generalnie się wskazuje, że byłyby możliwości ingerencji? Przede wszystkim tak, zmniejszenie wydatków i przeniesienie zaoszczędzonych w ten sposób kwot na inne lub nowe zadania. I myślę, że tutaj w większości to chyba w tym kierunku idzie, czyli zaniechanie realizacji jednej inwestycji, a zaoszczędzone środki przeniesienie na zupełnie nową inwestycję, nowe zadanie, które jakby w ten sposób jest zawnioskowane do realizacji po jego wcześniejszym uwzględnieniu w ramach planu finansowego budżetowego. Potem zwiększenie określonych wydatków, jeżeli przedstawiony projekt budżetu zamyka się nadwyżką budżetową. U nas nie ma takiej sytuacji, więc nie wchodzi to w rachubę. Ustanowienia nowych źródeł dochodów budżetowych lub zwiększenia określonych wydatków w przypadku znalezienia dla nich pokrycia w planowanych dochodach, w tym w nowych źródłach dochodów. Więc generalnie uważam, że to jest ta pierwsza sytuacja, którą wymieniłem, przy czym jest to wniosek dotyczący, wniosek merytoryczny. Oczywiście wniosek dotyczący zmian w planie finansowym budżetu. I teraz jak je głosować? Oczywiście obowiązuje tutaj ogólna zasada, że najpierw głosujemy wnioski najdalej idące, a potem jeżeli ten wniosek najdalej idący nie zostanie uwzględniony, to wówczas wnioski, które idą jakby płycej, prawda? Czyli nie tak daleko jak ten wniosek dopiero co przegłosowany. Jeśli ten najdalej idący zostanie przegłosowany, to oczywiście inne nie mają zastosowania. Ja przepraszam, ale tutaj mamy kontakt wzrokowy z panią skarbnik. Pani skarbnik jest tak naprawdę ekspertem w tych sprawach, więc bardzo proszę też o to, żeby uwzględnić głos pani skarbnik w tych sprawach. Szanowni Państwo. To znaczy nigdy nie może być deficyt zwiększony, to jest jasne, więc nie może to iść w kierunku zwiększenia deficytu. Dlaczego, powtarzam, przepraszam jeszcze raz za moje wzburzenie, ale trudno nie nazwać tego pokazaniem jakiegoś swojego ja, dlatego że te wszystkie poprawki, szanowni państwo, i tutaj do klubu się zwracam, przygotowaliście chyba dzisiaj, dlatego że one zawierają dziurę budżetową i to dość sporą, 500 tysięcy. Wskazaliście wydatki, ale nie wskazaliście źródła. Bo 500 tysięcy to jest dofinansowanie z funduszy zewnętrznych. Zdejmując tą kwotę, to zdejmujecie tylko 300. Więc czym chcecie pokryć 500, które brakuje? Tego nie wskazaliście. I to jest poważna luka, jeżeli chodzi o te wszystkie wnioski. Bo cała ta wasza, że tak powiem, misterna praca w zasadzie się ma nijak do rzeczywistości. Pominęliście jeden fakt dofinansowania 500 tysięcy źródła zewnętrznego. Tych pieniędzy po prostu nie ma, więc nie możecie ich wydać na inny cel, bo dofinansowanie było do konkretnego zadania. To jak tak powiększa się deficyt? No to mam kolejne pytanie do pani skarbnik. W takim razie, jeśli powiększa się deficyt, czy to... Nie można zwiększyć deficytu budżetowego. Ja powiedziałem o tym, że wydatki mogą być przeniesione. Tak. Chodzi tutaj o tylko i wyłącznie zmianę po stronie wydatkowej. Jeżeli będzie to powodowało jednocześnie zmianę po stronie dochodowej i powstanie nam kwota 500 tysięcy niepokryta, czyli de facto zwiększająca deficyt, to jest to zmiana zakazana przez artykuł 240 ustawy o finansach publicznych. W takim razie mam pytanie takie już formalne do pani skarbnik. Czy pani potwierdza to, że te wszystkie propozycje dopisania tych inwestycji do projektu budżetu na 2016 autentycznie i prawdziwie zwiększą deficyt budżetowy o 500 tysięcy? Tak, dlatego że wszyscy chyba państwo radni mają świadomość, że ta inwestycja ulica Olszowiec jest planowana z udziałem dofinansowania z obszarów wiejskich. Podane inwestycje przez klub, propozycje zmian w wydatkach nie kwalifikują żadnej z tych dróg do finansowania z obszarów wiejskich, o ile... Mhm.
dobrze mnie pamięć nie myli, w związku z tym no, brakuje 500 tysięcy, albo klub powinien wniosek obniżyć o te 500 tysięcy. Tak. Dziękuję bardzo. Czekam w takim razie, czekamy, czy klub zmienia, z którejś z wniosków wycofuje. Chciałem dopowiedzieć, że niestety, ale no ten deficyt został też nieujawniony w projekcie, który mamy. To jak wspomniałem, mamy inwestycje za ponad 2 miliony, zaszeregowaną w budżecie na 800 tysięcy. To jest jakby ukryty deficyt, tak? Bo cały czas bazujemy na jednak na kosztorysie inwestorskim. To jest dokument sporządzony przez osobę uprawnioną, zlecony przez gminę. Jeżeli Państwo pozwolicie, to prosiłbym o 5 minut przerwy, żebyśmy mogli skonsultować ewentualne zmiany we wniosku i doprowadzić to do zgodności z artykułem 240 ustawy o finansach publicznych. Czy Państwo radni zgłaszają, zgadzają się na przerwę? Tak? Ogłaszam w takim razie do 13:15. 8 minut przerwy. Więcej? Dłużej? 20 minut. Starszy. Rozpoczynamy po przerwie obrady sesji. Proszę bardzo radnego sprawozdawcę Klubu Niezależnych o doprecyzowanie wniosku. Dziękuję bardzo. W kwestii zmniejszeń wydatków majątkowych jakby nie ulega nasz wniosek zmianie. Jeśli chodzi o zmianę tych wydatków, pozostawiamy następujące pozycje i następujące kwoty. Projekt budowy ulicy Kopernika 15 tysięcy złotych zostaje. Zaniechamy, żeby to nie było osobiście odbierane, że ktoś chce załatwić dla siebie. W tym roku budżetowym nadchodzącym drugiego etapu rozbudowy dróg na terenie osiedla Smugi 2, zaoszczędzając tym sposobem 400 tysięcy. Podtrzymujemy wniosek o budowę chodnika wzdłuż ulicy Żółkiewskiego na kwotę 30 tysięcy. Projekt chodnika wzdłuż ulicy Andersa 20 tysięcy pozostawiamy. Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ulicy Wspólnej Przejazdowej w Kłobucku 400 tysięcy. Zmniejszamy natomiast kwotę, proponując etapowanie inwestycji dotyczącej remontu ulicy Baczyńskiego. I tutaj, żeby nam się to zbilansowało, pozostawałaby kwota 193 578 zł 14 groszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poddam wnioski pod głosowanie. Pierwszy wniosek złożony przez radnego pana Aleksandra Tokarza o wykreślenie w paragrafie 10 punkcie 1 litery B. Dotyczy to punkt ten, paragraf numer 10. Upoważnia się burmistrza Kłobucka do 1. Dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków a. bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b. majątkowych. Do tych też w czasowym brzmieniu po wykreśleniu zostałby tylko punkt A, który też byłby wykreślony jako ta literka A. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem takiej zmiany w paragrafie 10? Proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Kto się wstrzymał od głosu? Kto jest za? Kto jest przeciw? Tak jest. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy. Proszę jeszcze chwilkę podtrzymać. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Kto się wstrzymał od głosu? 4, 16. To według mnie przeciw. 20 jest, tak? 20 radnych jest?
20 radnych, obecnych na 12, 4 i 4. Zamek jeszcze nie ma 12? Nie. Tak. No nie ma, nie ma Wojciechowskiej. Zamek jeszcze nie ma 12 osób. Co? Kto jest zamek jeszcze nie ma 12 osób? Nie, przeciwnych. Za no. Było odwrotnie. Aha, no, 4, tak, 4. Przeciwnych było 12. Podaję wynik głosowania. Za wykreśleniem. Boże, ja tylko teraz tego. Za wykreśleniem tego punktu głosowały 4 osoby. Przeciwnych było 12. Wstrzymało się 4 radnych. Dobrze. Także wniosek nie przeszedł. Poprawka tu jest. Będziemy głosować w tej chwili poprawki zgłoszone do budżetu na rok 2016 zgłoszonych przez Klub Radni Niezależni. Poddam pod głosowanie, nie wiem, jeśli radni się zgodzą, wszystkie przeczytam, jakie są dotyczące wykreślenia z budżetu, wycofania z budżetu pewnych zadań inwestycyjnych. Przeczytam te zadania i przegłosujemy chyba razem ten wniosek. Proszę. Każdy z osobna? Nie wiem. Bo były podane różne większe inwestycje. Bo jeśli będziemy każdą z oddzielnie, to wtedy by trzeba weryfikować również tamte, bo jest na ogólną kwotę. Na ogólną kwotę są te wycofania. I to jest policzone tak, żeby się bilansowało razem, czyli głosując każdą inwestycję w tej chwili z osobna, to może się okazać, że potem będzie nadwyżka lub znowu deficyt. A jeśli będzie deficyt, będziemy to znowu przeliczać. No trzeba by wniosek, każdy z tych wniosków o wycofanie zastępować wnioskiem, tak, o wprowadzenie w to miejsce. No nie, nie. Tak mi się wydaje. No nie wyobrażam sobie inaczej w tej chwili, że głosowanie tutaj oddzielnie i oddzielnie i potem znowu będzie przeliczanie. Poczekajmy, poczekajmy. Zgłasza się pan radny Janusz Soluch. Mi się wydaje, że klub złożył jeden wniosek. Tak, bo tak była mowa na początku. Wniosek o wycofanie z budżetu danych inwestycji i wniesienie w zamian za to innych. Tak. Czyli bilans się zgadza. Jeżeli się bilans zgadza, to moje zdanie jest takie, że powinniśmy głosować to jako jeden wniosek. Poddaję w takim razie pod głosowanie wniosek. Kto z państwa radnych jest za wykreśleniem, wycofaniem z projektu budżetów zadań inwestycyjnych pod nazwą przebudowa drogi Olszowiec, przebudowa drogi Prusa w Łobodnie, oświetlenie na ulicy Olszyńskiego w Libidzy, oświetlenie, być może to są projekty, ja naprawdę tak tylko, ale to będzie zapisane, Olszyńskiego w Libidzy, Podleśna, Gościniec, Nowa Wieś i Rejmonta w Kamyku. Kto z państwa radnych jest za wycofaniem tych projektów, z tych zadań inwestycyjnych z projektu budżetu na rok 2016? Pan radny Witold Dominik. Pani przewodnicząca zapomniała jeszcze o wykreśleniu budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynku sportowo-rekreacyjnego tak. i budynku gospodarczego ulicy Prusa w Obodnie. On jest w dwóch pozycjach na łączną kwotę 190 130 zł. Dobrze. To oczywiście nie mam tego zapisanego, bo tak wie szybko. To będzie w protokole, to jest w nagraniu. Także jeszcze to zadanie, które w tej chwili powiedział pan radny Witold Dominik. Kto z państwa radnych jest za wycofaniem tych inwestycji? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Jedna osoba. 16 przeciw. 16 przeciw. Nie. 16-3-20. Podaję wynik głosowania. Za wykreśleniem z projektu budżetu na 2016 rok tych zadań inwestycyjnych głosowało 3 radnych, przeciwnych 16, wstrzymał się 1 radny. Wobec takiego głosowania wniosek upadł, więc już nie będziemy głosować wniosku o dopisanie. Nie było pana Tomka.
czyli 15, tak, przepraszam, 15-3-1. Trzech było przeciw. Za wnioskiem trzech, za wycofaniem głosowało trzech radnych, jeden wstrzymał się od głosu. Mhm. W takim razie drugi wniosek jest bezprzedmiotowy o dopisanie inwestycji, ponieważ wniosek pierwszy upadł. Proszę bardzo, pan radny Janusz Soluch. Zgłaszam wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i głosowanie nad projektem budżetu na 2016. Czy są wnioski przeciwne? Nie widzę. Poddaję w takim razie pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za zamknięciem dyskusji w tym punkcie procedowania projektu uchwały w sprawie budżetu gminy Kłobuck na rok 2016? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Wniosek przeszedł za... Wnioskiem głosowało 20 radnych, przeciwnych, wstrzymujących głosów nie było. Przechodzimy w takim razie do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie budżetu gminy Kłobuck na rok 2016? Proszę o podniesienie ręki. Wraz z załącznikami. Wraz z załącznikami, tak jest, panie przewodniczący, dziękuję. Tych załączników jest... 1, 2, 2A, 3A, 3B, 4, 5, 6A i 6B. 7. I 7. Proszę o głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały wraz z załącznikami? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Dziękuję. 3 osoby. Kto się wstrzymał od głosu? 2 osoby. Za 15, 3 i 2. Podaję wynik głosowania. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, przeciwnych radnych 3, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Projekt uchwały został przyjęty. Uchwała ma nadany numer 148/18/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku. Pani burmistrzu, proszę. No, w tym miejscu chciałem państwu podziękować wszystkim państwu radnym za uchwalenie tego budżetu, co pozwoli nam już na początku roku przystąpić do jego realizacji. 148. Dziękuję również za tą ożywioną dyskusję. Jeszcze raz przepraszam za emocje, ale jak państwo zauważyliście, jest to najważniejszy dokument w całym roku i uchwała, która jest jakby fundamentem działalności na rok 2016 i determinujący na przyszłe lata, więc proszę się nie dziwić emocjom. Myślę, że te emocje były po obu stronach, ale to świadczy o tym, że nam te emocje pokazują, że nam naprawdę zależy na dobrym procedowaniu, na dobrym budżecie. I oby tak było zawsze. Tak jak mówię, z drugiej strony prosiłbym, aby wszelkie wątpliwości dotyczące, oczywiście to jest państwa decyzja, kiedy to robicie, nie jestem radnym, więc znam swoje miejsce, ale łatwiej nam jest dyskutować na komisjach i mieć czas, aby przygotować różne zmiany, różne pomysły czy różne propozycje. Taka moja prośba na przyszłość, bo to nikomu dobrze nie służy. Ja chciałbym współpracować z każdym radnym, nie chciałbym tutaj być postrzegany, że jestem jakby przedstawicielem danej grupy czy danej części miasta czy części gminy. Także bardzo bym prosił wszystkich państwa o takie wyczucie. A ja tak jak powiedziałem, jeżeli ktoś się poczuł urażony, to przepraszam. Potrafię się też przyznać do błędu, jak państwo widzą, ale z tej z drugiej strony też oczekiwałbym pewnego obiektywizmu. Dziękuję i jeszcze raz dziękuję za uchwalenie tego budżetu. Z mikrofonu numer 5. Kto? Pan radny Andrzej Sienkiewicz. Chciałem jedno sprostowanie, proszę państwa, bo pierwsze tablice Lukasza to ja sobie w ogóle nie poczynam za moją zasługę, bo to było dużo wcześniej już. Ja będę się czuł świetnie, jak będzie drugi etap zrobiony, bo pierwszy no to ktoś inny uchwalał i też zabiegał o to i trzeba mu też oddać hołd jakiś. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan burmistrz. No panie Andrzeju, no to no, pana skromność mnie zadziwia. Jednocześnie doceniam pana skromność, bo
Tym samym mógłbym powiedzieć, że wszystkie inwestycje w Kłobucku nie są moją zasługą, bo to już kiedyś było uchwalone. No niestety, proszę Państwa, wy możecie z tym budżetem, jak dzisiaj pokazał, zrobić praktycznie wszystko i wszystko uchwalić, więc mogliście też zdjąć inwestycje Długosza, zdjąć inwestycje Smugi 2. Nie uczyliście tego, wiedząc, że te inwestycje są po prostu potrzebne. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, Panie Andrzeju, za tym poszła inwestycja kolejna, czyli drugi etap Długosza, więc jakby to jest konsekwencją tych działań. I to też powinno pokazać, że również przedstawiciele państwa klubu otrzymują inwestycje, może nie wszyscy tak by sobie tego oczekiwali, ale troszeczkę cierpliwości, troszeczkę takiego spokoju i będziemy wszyscy zadowoleni. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, no widzę, że jest kolejka osób, które się chcą wypowiedzieć. Była zamknięta dyskusja przed uchwałą, to teraz będzie dyskusja po uchwale. Także proszę też zważać, że to już jest po uchwaleniu budżetu. I zgłaszacie się Państwo do wypowiedzi. Pani radna Kasprzyk. Bardzo dziękuję za te słowa ostatnie, w szczególności pana burmistrza, gdzie powiedział, że prosi o wyrozumiałość i cierpliwość. Wydaje mi się, że zabrakło tego w wypowiedzi na samym początku. Jeden z radnych też tu podkreślił, że w przyszłym roku będzie miasto. Jeśli on coś wie, no to szkoda, że my tego nie wiemy. I gdyby właśnie tego, ja mówię, zabrakło trochę tej obietnicy, bo jeśli my chcemy zwrócić na siebie uwagę, to nie dlatego, że ja chcę zwrócić, czy jeden kolega, drugi, trzeci, tylko my zwracamy, oczywiście ponosimy jakby osobiste porażki, że nie jesteśmy w stanie dla mieszkańców załatwić pewnych spraw. No, załatwić też, to jest niedobre słowo, po prostu my pracujemy na ich rzecz i chcielibyśmy uzyskać jak najwięcej. I sposób, w jaki zwróciliśmy się właśnie dzisiaj, gdy omawialiśmy budżet, no chcieliśmy zamanifestować bardziej. Nie wiem, myślę, że znakomita większość radnych to zauważyła, że nie pójdzie to na marne. Tak jak pan burmistrz powiedział, mamy nadzieję, że zauważy, że pochyli się nad każdym naszym wetem, bo my nie robimy tego dla siebie. My również to robimy dla swoich mieszkańców. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, może pan na koniec odniesie się, bo są jeszcze 3 zgłoszenia, także proszę wybaczyć, ale może na koniec pan podsumuje. Pan radny Janusz Soluch. Ja krótko, no wiele tutaj było niejasności nawet w tym, co żeście Państwo zaproponowali, bo chcieliście zabrać fundusze sołeckie, środki rad sołeckich, bo oświetlenia w Nowej Wsi, oświetlenie w Libidzy, to nie jest ogólnego garnuszka, tylko to były fundusze, które żeśmy zatwierdzili wcześniej i tego nie powinno się ruszać. W Kamyku również to oświetlenie jest z funduszu sołeckiego. Myślę, że to dzisiejsze głosowanie i ta dyskusja będzie dla Państwa nauczką. Na przyszłość, tak, panie Dominik, bo zachowanie moim zdaniem było to zachowanie wasze nieodpowiednie, można to było skonsultować wcześniej i widzicie, że z tej dyskusji wynika, że jednak nie, że Kłobuc na przyszły rok, tylko zrównoważony budżet, to co burmistrz powiedział, powinien być zrównoważony jak w tym roku 16, tak i później 17. Dziękuję bardzo. Mikrofon numer 5, pan radny Witold Dominik. Bardzo krótko właśnie, no źle zostaliśmy zrozumieni. To była prowokacja była i do tego się przyznaję, ale chcieliśmy doprowadzić do głosowania. To była prowokacja, żeby wskazać na pewne rzeczy, na to właśnie, że to mniejszość w tej sali się troszeczkę marginalizuje. Nie liczyliśmy absolutnie, że państwo przychyli się do któregokolwiek z naszych wniosków. To była prowokacja właśnie tej dyskusji. I to nie jest dla nas nauczka, bo no, tak naprawdę o tych zrównoważonych budżetach na pewno będziemy jeszcze, panie radny, wielokrotnie dyskutować. Podejrzewam, że na tej sesji również jeszcze będzie okazja, żeby wskazać na te kwestie równoważonego budżetu zapisane w różnych dokumentach. Źle państwo nas zrozumieli, nie chcemy kłócić tutaj wsi z miastem. Mówię, była to forma takiej manifestacji, dlatego że no, z nami się tych rzeczy nie konsultuje w odróżnieniu od koalicji samorządowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Przechodzimy do punktu... Ej, a przepraszam, panie burmistrzu. Nie, bo myślałem, że jeszcze ktoś... To tak, podsumowanie. To co powiedziała pani radna Kasprzyk, przepraszam jeszcze raz, ale to też pokazuje, że tak jak mówię, chciałbym, żeby ten obiektywizm u państwa dominował, a może nie dominował, ale był przynajmniej częścią tej dyskusji. Dlatego, że państwo postrzegacie mnie jako osobę, która realizuje postulaty tylko i wyłącznie koalicji samorządowej. Ten budżet pokazuje, że tak nie jest. Mało tego, powiem państwu inaczej. Proszę mi uwierzyć, panowie i panie, pani radna z klubu samorządowego niezależnych, czy niezależnych, żeby nie przekręcić. Tam też głosowali na mnie mieszkańcy z waszych dzielnic, z waszych osiedli. Więc to nie jest tak, że państwo mają raz monopol na moje krytykowanie, ale też z drugiej strony też ja mam świadomość, że również te osiedla i te dzielnice wymagają nakładów. I to nie jest dlatego, że tak jak powiedziałem, tam głosowali mieszkańcy, bo wszędzie głosowali. I moim zadaniem jest, aby ten przynajmniej tych osób nie zawieść. A jednocześnie udowodnić, że ten wybór był wyborem dobrym. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest, myślę, że szkoda, że państwo mówicie, że nie dyskutujemy, czy ja nie dyskutuję z państwem, bo tu słusznie pan, sam wielki szacunek, panie radny Janie, że Januszu, nie, mówię do pana Puchały, że no wystarczy zaprosić i spytać. No ale wiem, że nie wypada wam rozmawiać z burmistrzem i nie zapraszacie i nie pytacie. Później macie pretensje. Chciałbym, żeby naprawdę ta dyskusja toczyła się w komisjach. Dlaczego? Dlatego, że możemy sobie wtedy powiedzieć wiele i wszystko. Ja wiem, że obecność mediów, obecność kamer pobudza, ale czy do twórczej dyskusji? Nie bardzo. Bardziej do myślę, że prasa czy inne portale różnego rodzaju publikatorzy mieli pożywkę. Po to jest to chyba robione, bo sam fakt, jak pan sam zauważył, że zrobiliście to prowokacyjnie, to świadczy o tym, że to nie była dyskusja nad budżetem, tylko chcieliście sprowokować dyskusję. Nie, no była, ale jak sam pan zauważył, była to prowokacja. Więc sama prowokacja ma w sobie jakieś znamiona takiego pobudzenia dyskusji, która nie idzie w dobrym kierunku. Dlatego chciałbym, żeby państwo też wiedzieli. Druga sprawa, bardzo istotna w tym wszystkim, a proszę mi wierzyć, byłem 12 lat radny. Wbrew pozorom udało mi się wiele, może nie wszyscy powiedzą, że wiele, tak? Ale coś mi się udało osiągnąć jako radny. Ale wiecie dlaczego? Dlatego, że się starałem dogadać z każdym. I wtedy łatwiej mi było przekonać nawet radnych, którzy nie do końca są za mną, aby w pewnych sytuacjach poparli moje stanowisko, bo ja popierałem ich stanowisko. I to jest taka moja, że tak powiem, doświadczonego, starego radnego taka rada, aby państwo też współpracowali z tak zwaną koalicją czy z innymi radnymi, bo to pomaga, tak? Bo jak państwo sobie wyobrażają oto taką sytuację, jeżeli państwo chcą się ewidentnie skłócić z innymi radnymi, przepchnięcie nawet wniosku, który ja go złożę. Dzisiaj macie państwo przykład, że wszystkie wnioski zostały odrzucone tylko dlatego, że krytykujecie pewne wnioski, które są składane w sposób jednoznaczny, tak? Nie, bo nie. Nie dyskutujemy, nie, bo nie. Nie tu, bo nie. Nie tam, bo nie. Więc jakby to jest taka moja, oczywiście państwo zrobią z tym, co zechcecie, ale myślę, że łatwiej mnie będzie wprowadzać pewne inwestycje do budżetu, jeżeli ta dyskusja będzie na pewnym poziomie wyrozumiałości, zrozumienia, tak jak mówię, dobrze się jest pięknie różnić, tak?
Nikt nie namawia państwa do tego, żeby wszyscy byli koalicją samorządową, bo to nie jest nieosiągalne, ale z drugiej strony można współpracować. Czemu nie mamy problemów z porozumieniem się nawet z SLD, które najbardziej powinno być na mnie złe, bo w pewnym sensie powinno być, ma do tego pełne prawo, tak? Więc dziwię się temu podejściu, ale to jest państwa decyzja, państwa rada. I ja będę się starał, żeby ten rozwój zrównoważony był na każdej dzielnicy, ale państwo muszą mi to ułatwić. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, ale te pana wypowiedzi, już miał pan ostatni udzielony głos, ale widzę, że pan radny Wałęga. Nie będzie już dyskusji, nie będzie, tylko pan radny Wałęga, ale naprawdę krótko, bo to miał być ostatni podsumowujący wystąpienie. Pani przewodnicząca, ja dosłownie bardzo szybciutko. Panie burmistrzu, my jako SLD staramy się być konstruktywną opozycją i nie mamy, że tak powiem, prawa krytykować demokratycznych wyborów społeczeństwa. Pan został wybrany w ramach demokratycznych wyborów, taka była wola społeczeństwa i tyle, i z nią nie należy dyskutować. Myślę, że przez ten czas tej kadencji zdążył się już pan przekonać po prostu do tego, że jesteśmy konstruktywną opozycją i prawem opozycji jest po prostu krytykować. Pan jako burmistrz jest krytykowany, czy słusznie, czy niesłusznie, to już jest kwestia krytykujących. My jako radni, jako osoby publiczne również jesteśmy krytykowani i tak jak pan wcześniej powiedział, trzeba by mieć grubą skórę, będąc osobami publicznymi. Ja prosiłbym jeszcze tak w nawiązaniu do tego zestawienia, o którym mówiliśmy odnośnie wydatków inwestycyjnych na tereny wiejskie, miejskie. To jest zestawienie, które swojego czasu pan przewodniczący Batuk miał zredagowane. Ja prosiłbym po prostu panie przewodniczący Józefie, żeby to zestawienie przekazać radnym jako ciekawą lekturę, mam nadzieję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zamykam już dyskusję po uchwaleniu budżetu.